Jest wrzesień i do 29 września trwa ta kampania. Bardzo ważna. Chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę na to, jak mówić, jak rozmawiać, jak się zachwycać, jak być z tymi, którzy są w spektrum autyzmu. Ile możemy się nauczyć od tych osób? Ile mają energii, którą my możemy spożytkować? To najlepiej wiedzą ci, którzy zdążyli poznać już Janka Gawrońskiego, samorzecznika, założyciela i koordynatora Klubu Świadomej Młodzieży Fundacji Autism Team. I jak tych tytułów, to aż oddechu brakuje, słuchaj Janku, żeby to wszystko wymienić. Członek inicjatyw Chcemy Całego Życia i nasz rzecznik jest w spektrum autyzmu. Cześć Janku. Narobiłeś się już, człowieku, do tego 17 roku życia. A razem z Jankiem jest pani Sylwia Kowalska, ekspertka edukacji włączającej, koordynatorka społecznego pogotowia interwencyjnego, mama Janka, który także jest spektrum autyzmu. Janek, miło nam bardzo, że z nami jesteś. Nie po raz pierwszy zresztą. Podoba ci się w naszym studiu? Tak, na początek tak powiem, właśnie mówiąc, bardzo mi się tutaj podoba, tutaj w studiu. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj być tutaj z wami i tutaj z państwem, z całą Polską. Super, my też jesteśmy z tego dumni. Sylwio, powiedzmy pokrótce o tych postulatach kampanii, która właśnie trwa przez te najbliższe dni. Niezwykle ważna kampania. Bardzo się cieszymy, że możemy też o niej powiedzieć tutaj. Ja to zrobię taki support Jankowi, dlatego że to jest kampania zainicjowana przez młode osoby w spektrum autyzmu, przez uczniów i uczennice w spektrum autyzmu z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które swoim głosem chcą powiedzieć głośno, czego potrzebują, żeby mogli zafunkcjonować w polskiej szkole, żeby czuć się bezpiecznie i żebyśmy tą edukację włączającą robili, a nie tylko o niej mówili. Nie mówiąc o tym, że właściwie jak przyglądamy się tym postulatom, to one są praktycznie czymś, co ulepszy życie każdego ucznia w szkole. Absolutnie, bo na tym troszkę polega edukacja włączająca. Janek, chcesz trochę zmienić świat dla osób, które są w spektrum autyzmu, dla twoich przyjaciół, dla twoich znajomych, żebyśmy my lepiej zrozumieli, co wy czujecie. Taki był cel, taki jest cel tej kampanii? Tak, oczywiście taki jest cel kampanii. W tym roku tegoroczna edycja kampanii społecznej Szkoła Przyjazna do Autyzmu jest objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich profesora Marcina Wiącka i prezydent miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej. W tym roku w ramach kampanii społecznej Szkoła Przyjazna do Autyzmu będziemy właśnie poruszać właśnie wspomniane 7 postulatów, między innymi stop głośnym dzwonkom w szkołach, czyli likwidacja barier sensorycznych, między innymi właśnie tych bardzo starych, przeszywająco głośnych dzwonków, między innymi także to obowiązek wprowadzenia do szkół psychologa w szkole dla każdego ucznia i uczennicy. O to też zabiegała, podejmowała też inicjatywę między innymi Poznańska Fundacja na Rzecz Praw Ucznia, która też jest z nami w tegorocznej edycji. Janku, czy wam chodzi o to, żeby był po prostu psycholog, który zagląda do szkoły, czy on ma być na stałe w szkole codziennie? Dokładnie. Psycholog to musi być na stałe w szkole, bo dochodzą też, pojawiają się nasze takie przypadki wpływające do społecznego pogotowia interwencyjnego, bo na przykład tutaj mogę podać taki przykład. Na przykład konflikt rówieśniczy jest na przykład w czwartek albo jakaś inna sytuacja kryzysowa czy kryzys zdrowia psychicznego po prostu, a psycholog jest dopiero we wtorek. Też były takie przypadki i po to też zabiegamy o psychologa w szkole. Tak jak wspomniałem, właśnie zabiega to też między innymi Fundacja na Rzecz Praw Ucznia, która uczestniczy też w tegorocznej edycji kampanii. Także powstał niedawno, 2 miesiące temu, głośny raport, bardzo ważny raport Fundacji Grow Space, który przedstawiał problematykę psychologa w każdej szkole co do obecności psychologa w polskiej szkole. Między innymi wynika, że warszawskie szkoły wiodą prym. Janku, pozwoli, że zadam jedno pytanie Sylwii. Proszę bardzo. Bo chciałem cię, Sylwia, zapytać o to, z jakimi najbardziej radykalnymi przykładami niezrozumienia, na przykład przez nauczycieli, czym jest spektrum autyzmu, spotkałaś się w swojej pracy?
No to są rzeczy i sytuacje bardzo brutalne. To jest niezrozumienie tego, że niezaspokojona potrzeba dziecka albo błędnie rozpoznana może spowodować ciąg zachowań, które społeczeństwo mylnie interpretuje jako trudne albo niepożądane. Stąd jak rozumiem na przykład ten postulat w tej petycji Janka, zniesienie punktowej oceny zachowania. Absolutnie. Nie możemy oceniać dzieci za to, czego nie mogą nam dać, co może wynikać, na przykład co może być objawem niepełnosprawności. To jest tak, jakbyśmy uczennicy na wózku odebrali wózek, kazali podejść pod schody i wystawili za to ocenę. Jeśli chodzi o spektrum autyzmu, tutaj szereg objawów możemy mieć w tej przestrzeni społecznej i byłoby wspaniale, gdybyśmy chcieli się nad tym pochylić. No na przykład, gdyby ktoś się zagłębił w temat, to by wiedział, że osobom niektórym w spektrum autyzmu dużo lepiej się odpowiada na pytania, kiedy to dziecko chodzi albo skacze na lekcji. I potem ono przychodzi do domu z uwagą, pański syn skacze na lekcji. Proszę przeszkadza. Coś zrobić, czy przeszkadza? Przeszkadza. Proszę coś z tym zrobić. My rodzice, dzieci z autyzmem, opiekunowie, w ogóle osoby opiekuńcze, no, mierzymy się z tym każdego dnia. Tak, to jest wielkie niezrozumienie. Wciąż potrzeba podnoszenia świadomości w tym temacie. Poglądaliśmy przed chwilą na grafikę i jest tam taki jeden punkt, który może być intrygujący, Janku. Pokój wyciszeń dla dzieci. Właśnie. Dokładnie to jest pokój wyciszeń w każdej szkole dla każdego ucznia i uczennicy. Zabiegamy o pokoje wyciszeń. Właśnie to też jest bariera sensoryczna. To też jest bariera sensoryczna dlatego, że bardzo często problematyka jest taka. Akurat tutaj pozwolę wzmocnić swoją placówkę, do której uczęszczam, gdzie między innymi nie tylko jest właśnie pokój wyciszeń, ale nie mamy głośnego przeszywającego dzwonka, tylko dzwonek melodyjkę, który co prawda mimo, że też jest głośny, ale też daje bardzo taki pozytywny walor. To po pierwsze. Bardzo często problematyką pokojów, co do pokoi wyciszeń, też niestety jest albo tutaj pozwolę nawiązać, są takie przypadki, gdzie pokoje wyciszeń były pojawiane z tyłu za gabinetem pielęgniarki szkolnej albo w gabinecie psychologa czy w innym pomieszczeniu. Niedostępnym, bo na przykład godziny pracy osoby, która ma klucz, już się skończyły. Tak, tak? I niestety też były właśnie tutaj takie przypadki, że były tak zwane pokoje wyciszeń, ale na godziny. Na przykład uzależnione od godzin pracy psychologa czy pedagoga. No jest to trochę absurdalne. Nikt z nas nie wycisza się na komendę. Dokładnie. Chcieliśmy zapytać was jeszcze o lekcje różnorodności. Też jeden z postulatów. To jest, ja tak rozumiem, że to jest filar tak naprawdę nauczania włączającego. Żeby dzieci całkowicie pełnosprawne zrozumiały dzieci z niepełnosprawnościami, to oni muszą funkcjonować wspólnie. Absolutnie. I róbmy to od najmłodszych lat. Wprowadźmy lekcje różnorodności do podstawy programowej. Róbmy to. Uprawiajmy edukację włączającą w przedszkolach, w szkołach, w edukacji wczesnoszkolnej. Lekcje różnorodności w podstawie programowej to jest postulat, który, Janku, wy chyba postulujecie od trzech edycji kampanii. Tak, od trzech. I troszeczkę system nas zawodzi, ale my sobie radzimy i po prostu robimy je we własnym zakresie. Prawda, Janku? Tak, właśnie od trzech edycji kampanii postulujemy właśnie o lekcje różnorodności. To bardzo ważna rzecz. Postulujemy właśnie od trzech edycji, dlatego że bardzo zabiegamy nie tylko w podstawie programowej, ale teraz, chociażby w programach jeszcze wychowawczo-profilaktycznych. Tego nam brakuje. To całe zagadnienia edukacji antydyskryminacyjnej, to co zostało odebrane bodajże w 2015 roku przez, co zabrała pani minister, była minister edukacji narodowej, pani minister Zalewska. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Czy nie ma, czy jest jakiś problem, żeby Janka Gawrońskiego zaprosić na lekcję wychowawczą? Żeby po prostu przyszedł i opowiedział o tym, jak pięknie się potrafimy różnić i ile osoba ze spektrum autyzmu ma zalet i ile darów może posiadać. Myślę, że Janek by się zgodził, czyż nie? Tak, z przyjemnością. Mamy załatwione to. Zwłaszcza, że Janek lubi działać, do tego jest stworzony, to dzięki niemu powstały platformy na dworcach PKP, bo nie wytrzymał i pisał niejedną petycję. To dzięki niemu są zniżki dla osób z niepełnosprawnością, bo kocha koleje, to wiadomo, że pociągi. No i poprawił też to i owo w podręczniku do klasy siódmej. Słuchajcie, potrafi działać dzięki temu, że pisze petycje i jest nieustępliwy i pisze listy.
takie same. Dziękujemy Wam bardzo. Dzięki serdeczne. Dzięki.